I witam Państwa serdecznie. Rozgrzeweczka teraz trwa. Maciejewski, Kwiatek, już zaraz do Państwa przechodzimy, a mam ten zaszczyt skomentować ten mecz z trenerem tenisa z Rzeszowa, Patrykiem Majewskim. Witam Cię, Patryku. Witam serdecznie wszystkich, dzień dobry. No zapowiada się tutaj ciekawy mecz na pewno. Chłopaki się jeszcze rozgrzewają, znam ich osobiście, jednego i drugiego. Może na wstępie kilka słów o każdym z nich. Zacznę może od Konrada Maciejewskiego. Jest to zawodnik, gracz w wieku bodajże 26 lat, tak? 26 lat, chyba rok młodszy od Maćka. Dysponujący dobrą formą, z tego co wiem. Przygotowuje się teraz do Mistrzostw Polski w Gdyni, które odbędą się niebawem. Także na pewno jest dobrze fizycznie przygotowany do tego meczu. Po drugiej stronie Maciej Kwiatek, niebieska czapka. Też mój kolega z Rzeszowa. Też bardzo dobry gracz. Troszkę inny styl. Tutaj spotkają się dwa style, myślę. Na pewno Konrad jest bardziej z głębi kortu mocniejszym graczem. Maciek tutaj, myślę, pokaże się ze strony bardziej gry kombinacyjnej. Chociaż rozmawiałem z nim przed meczem. Mówi, że będzie starał się też trzymać grę troszkę z końca kortu. No, zaczynamy spotkanie. Zaczyna Maciek. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mamy po 15. Wiadomo, że początek meczu chłopaki będą się tutaj próbowali troszkę wstrzelić w uderzenie, wejść w rytm gry. Także na pewno nie będzie to od samego początku. O, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Tutaj Maciek już znalazł się w momencie przysiadce. Niby volley był kończący, ale Konrad i jego szybkie nogi dobiegły do tej piłki. Ale wymianę wygrał Maciek. 30-15. No i mamy tutaj piłeczkę sporną. Konrad krzyknął out. Tak bardzo wysoko szybowała ta piłka, takim wysoki tor lotu opadł w ostatnim momencie i chyba Konrad miał rację, był out. Maciek, zgadza się. Drugi serwis z nogiem otwarcia, nerwowy i bardzo ważny. Świetny teraz volley oraz serwis Maćka Kwiatka. Zobaczmy na powtórce, jak to wyglądało. Return też był solidny, po prostej, ale Maciek idealnie tą piłkę zmieścił i na nogach, bajecznie jak sprężynka, zadziałał. No i jest pierwszy gen dla Maćka Kwiatka, czyli utrzymuje swoje pierwsze ważne podanie. Starszy Rzeszowian. I teraz Konrad pod lekką presją. Przypomnijmy, że Maciek jest o rok starszy od swojego rywala. Więc wyrównany mecz na wielu płaszczyznach. Tak, rozmawiałem tutaj z Maćkiem i z Konradem przed meczem. Zapytałem o ich bilans, bo stoczyli masę meczy w swojej karierze tenisowej. No z tego, co tu chłopaki powiedzieli, no z lekką przewagą na korzyść Maćka Kwiatka ten ich bilans.
ale swoje boje toczą już naprawdę od najmłodszych lat, od mistrzostw Rzeszowa do lat 12 podejrzewam, po dzień dzisiejszy spotkania w turniejach amatorskich. Drugi gem. Aj, tutaj niewymuszony błąd Maćka. Zero Konrad. Pogoda dzisiaj bardzo dopisuje. Wczoraj tutaj organizatorzy straszyli nas troszkę deszczem. Nie wiem, czy to był jakiś chwyt taki, żebyśmy się po prostu jakąś presję poczuli tego deszczu, panie Maksymilianie, czy to był jakiś żart? Tak, troszeczkę presja taka psychologiczna gracza, żeby troszeczkę się pośpieszyli i nie rozgrzewali się 10 minut, jak to niektórzy lubią robić, a prognozy też były z nami, więc miało padać. Jeszcze nie jestem pewny, czy nie będzie, ale na razie niebo jest idealnie wręcz w stanie. Tymczasem po 15 w gemie drugim. 30-15 Konrad. Tak, no odnośnie jeszcze tej pogody, naprawdę pogoda dopisuje, warunki do gry są wspaniałe, czego chcieć więcej. No i tu kolejny niewymuszony błąd Konrada po 30, ale wiadomo, to jest początek meczu, chłopaki jeszcze nie są w grze na pewno. Sam to wiem po sobie, wczoraj też z Maćkiem, jak wygraliśmy to. Jednak te pierwsze kilka gemów bywają trudne. Tutaj popisali się chłopaki grą przy siatce z korzyścią dla Konrada. Zobaczmy na powtórce, jak to wyglądało. Bardzo ładny volley. Tutaj bardzo dosyć duży out i równowaga, tymczasem złota piłka. Zobaczmy, jak się zakończy ta wymiana. Panie Maksymilianie, a czy pan ma jakiegoś faworyta tego spotkania? Kibicuje pan komuś? No ja przyznam, że bardziej troszeczkę podoba mi się styl Maćka Kwiatka. Ale lubię oglądać obydwu zawodników. Myślę, że Maciej prezentuje bardziej agresywny tenis, a z kolei Konrad lubi się bronić, lubi z głębi kortu biegać, ślizgać się i dobrze się czuje w obronie. Teraz chyba najdłuższa wymiana w tej złotej piłce przed nami. Oj, ta piłka zeszła Konradowi. No idealny początek dla Maćka Kwiatka. 2-0 prowadzi starszy rzeszowian. Tak, no tu w tej wymianie było widać jednak. Troszkę taką chłopaki trzymali pewną wymianę. Żaden z nich nie odważył się na jakiś taki pewniejszy krok. No niestety Konrad dziś uderzył nieczysto, piłka wylądowała na aucie. Mamy 2-0 dla Maćka. Gem trzeci. Oj, tutaj piękny return. Ale to jest właśnie ten Maciek, którego znam. To jest właśnie serwis, volley, slice, chop. Różnorodność jego zagrań jest po prostu niewiarygodna. Jest nieobliczalnym zawodnikiem, bardzo trudnym. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, w którym miejscu kortu on się znajdzie w danym momencie. I 0-30.
panie Maksymilianie, gra w turniejach tenisowych? Gra pan w ogóle w tenisa? Uprawia pan jakiś sport? Czy tylko zajmuje się pan komentowaniem meczy? Oczywiście, gram w tenisa. W sumie niedawno było 3,5 roku w sumie, ale brałem też udział w dwóch turniejach Polskiej Ligi Tenisa. Mój bilans meczy to 1-5. Udało mi się jedno spotkanie wygrać, więc cieszę się. Czy to był mecz oddany walkowerem, czy panie Maksymilianie, po prostu była forma życiowa i się udało zwyciężyć? Powiem, że grałem dobrze, ale rywal akurat wracał po kontuzji i nie był w szczytowej formie. Po prostu fajnie sobie graliśmy, bez spiny, a pozostałe inne mecze już były z ciężkimi rywalami, więc nie udało się, ale grywam w turniejach Polskiej Ligi Tenisa, jeżeli mogę, akurat w tym turnieju. Nie udało mi się zagrać, ponieważ dużo ludzi wzięło udział i musiałem też skupić się na organizacji, ale myślę, że jeszcze zobaczymy w jakimś turnieju. A poza tenisem jeszcze bardzo lubię grać w koszykówkę. Dobrze. Także też ciekawy bardzo sport. Tak, jeszcze powiem tutaj, tego nie widać, tej pracy organizatorów. Każdy, nie wiem, tutaj zawodnicy, gracze przyjeżdżają na turniej, wychodzą na kort, biorą dwie nowe piłki, grają, schodzą, zamiatają kort, jadą na obiad. Ci, którzy oglądają te mecze, też tego nie widzą, ale naprawdę tutaj szapoba dla organizatorów. Wykonujecie masę ciężkiej roboty. To nie jest tylko weekend, w którym odbywa się turniej. Podejrzewam, że te przygotowania do tych turniejów trwają już od... Tak naprawdę kończycie jeden turniej w poniedziałek i myślę, że od środy już zajmujecie się organizacją jakby następnego, bo co tydzień tak naprawdę jest turniej w innym mieście. Czy mam rację, czy się mylę, panie Maksymilianie? Jak to wygląda? Jak najbardziej masz rację. Tutaj najwięcej właśnie pracy tej takiej, której nie widać, dla państwa wykonuje Przemysław Markowski, czyli główny organizator, który raczej się nie udziela tutaj na social media, ale sprawuje pierwszy nad wszystkim jeszcze taki cichy dyrektor, bym powiedział, z Przemka, oraz Radosław Gerlach, który ma wszystkie rozpiski, tabele w głowie, wyniki. Taki profesor, można powiedzieć, profesor tenisa. Więc tak, taka cicha praca, której nie widać właśnie, jak najbardziej jest jej dużo. Jest jej na pewno bardzo dużo, ale to wszystko, myślę, że każdy z uczestników docenia tą waszą organizację i mimo tego, że tego nie widać, na pewno jest to docenione. A teraz wróćmy na kort. Troszkę się tutaj zagadaliśmy, panie Maksymilianie. Aj, i tutaj... No mógł zagrać Maciek, to lepiej na pewno. Tym bardziej, że gra przy siatce. To jego taki konik. To jest jego broń. No ale wiadomo, to są mecze, to jest presja. Czasami te najprostsze zagrania, które się wydają najprostsze, tak naprawdę są bardzo trudne, tak jak to właśnie teraz było widać. Panie Maksymilianie, może jakieś reklamy teraz włączymy? Widzimy się po przerwie. Z dumą wspieramy naszych sportowców. Polskie Zakłady Bukmacherskie PZBuk. Centralny. Pierwsza wymiana. I tutaj malutki out. Konrad.
tutaj widzimy, gdzie Maciek stoi, do pierwszego serwisu. Jest to spora odległość od linii końcowej, nawet go nie widać tutaj w zasięgu kamery. Ale proszę, wejście na retur. Bardzo ładny winner w wykonaniu Konrada. No tak, Maciek idealnie zaczął to spotkanie, 2-0 prowadził, ale wiadomo, że niełatwo jest cały czas prowadzić i nie utrzymać swojego podania. Teraz Konrad przed szansą na doprowadzenie do remisu. No i dobry teraz ten kick tego na kamerze, nie widzę czasami tej mocnej rotacji, która płynie w kierunku returnującego. Właśnie teraz tak było, Maciek nie zdołał opanować tego kika. No i nie trafił czysto w piłkę, zdaje się teraz Konrad troszeczkę wściekły na siebie, bo raczej wspomniałem z tego, że nie popełnia dużo błędów, raczej stara się trzymać piłkę korcie i broni. A Maciek myślę, że częściej ryzykuje. Chyba nie lubi aż takich bardzo długich wymian. No i nie utrzyma tego Woloja w grze Konrad. Chyba troszeczkę na nogach zastał się. Zobaczmy na powtórce. Tak. I 40-30 mamy, zdaje się. Więc jeszcze szansa dla Maćka w tym gemie z pewnością. Autowy serwis pokazuje Maciek. Ładny return i teraz piłka wyleciała na aut aż tutaj w trybuny. Trybuny mamy bardzo wygodne, ponieważ są to leżaczki. Patryku, jak się na nich odpoczywało? Bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo wygodnie. Tak naprawdę odpoczynek był w hotelu. Ale super, super miejsce. Bardzo, w ogóle bardzo ładne korty, chciałem powiedzieć. Dawno nie byłem na takich ładnych kort, na takim ładnym obiekcie. Ale wróćmy na kort, bardzo ważny moment. Złota piłka i wygrywa Maciek Kwiatek. Jest 3-1. Przełamanie serwisu Konrada. Tutaj chyba było 40-15 dla Konrada w tym gemie. Bardzo ładnie wyszedł Maciek z opresji. Powiem szczerze, że to jest taki moment właśnie meczu, że mam wrażenie, że ten mecz się teraz zaczyna. Chłopaki są dobrze rozgrzani. I teraz naprawdę zacznie się dobre spotkanie. Bardzo ładna akcja, bardzo ładna akcja. Popisali się tu chłopaki czutką tenisową. Świetny drop shot w wykonaniu Maćka. Zobaczmy na powtórce. Zamarkował to do ostatniej chwili, ale szybkość Konrada. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jest na drobie tutaj nogami, ale no Maciek świetnie to przeczytał i zdobył punkt. 15-0. I kolejne perfekcyjne zagranie przy siatce Maćka. Tutaj słyszymy w tle brawa. Naprawdę na żywo wygląda to o wiele lepiej niż w kamerze. Ale to jest właśnie, to jest ten Maciek, którego ja znam. To jest jego styl. 30-0.
No nieczysto trafił tutaj Maciek tym forehandem. Zdarzają się takie strzały. No zobaczymy, jak sobie Maciek poradzi. Czy on utrzyma to prowadzenie, czy wykorzysta tą przewagę. No bądźmy dobrej myśli. Oj, i tutaj błąd Konrada. Fatalny błąd. No według mnie jest 40-15 dla Maćka. Z tego co liczyłem. Tutaj troszkę się Maciek pogubił. Ale tak. 40-15. Dwie piłki setowe. Dla Maćka Kwiatka. I kolejne zagranie serpent volley. Ale Konrad jest wszędzie. I niestety wyrzucił i piłkę w aut, i rakietę z rąk. Pierwszy set dla Maćka Kwiatka. Zobaczmy to jeszcze, tą piłkę setową. Tu naprawdę szybkość Konrada jest niesamowita. Ale no niestety nie udało się wykorzystać. Zapraszam na reklamę i widzimy się po krótkiej przerwie. Tak, dokładnie, zaraz reklamki, a chciałem jeszcze powiedzieć, że zadziwiły mnie w tym secie woleje Maćka Kwiatka, które były perfekcyjne. No nie sądziłem, że aż tak dobrze będzie operował przy siatce. Wiadomo, że Konrad jest szybki, dochodzi do tych piłek, ale Maciek świetnie go kontrolował i bardzo ładny set w jego wykonaniu, oczywiście 4-1. Jak patrzę, wspomniał teraz krótkę reklamę, ponownie sobie odpocznę, przemyślę tego seta i wracamy już do Państwa za chwileczkę. Zostańcie z nami, proszę bardzo. Z dumą wspieramy naszych sportowców. Polskie zakłady bukmacherskie PZBuk. Wracamy, panowie, nie potrzebowali zbyt dużo czasu na odpoczynek. I zaczynamy drugiego seta, serwuje do nas Konrad Maciejewski. Ależ co tu się dzieje? Świetna akcja, brawa teraz z trybun. Dobra, zobaczymy na powtórce. Oczywiście bardzo dużo powtórek w tym meczu, bo bardzo dużo akcji. Świetne zagranie Konrada. Teraz on wykazał się dobrym nadgarstkiem przy siatce. No tu chłopaki naprawdę się popisali troszkę umiejętnościami. Tak jak mówiłem, są już rozgrzani i mecz się tak naprawdę zaczyna. I tutaj kolejny błąd Maćka. Niewymuszony błąd. Tutaj Konrad się troszkę motywuje. Się tam do siebie mówi. Szuka rozwiązania. 40-0. O, tutaj out. Z naszej perspektywy wyglądało to, by był as. I jednak as. Jednak as, proszę Państwa, z drugiego serwisu. Konrad kończy tego gema pasem. Zmiana stron 1-0. 0-1 po zmianie.
zauważyłem, że Konrad bardzo specyficznie porusza się ogólnie na co dzień rozpokorcie. Takie krótkie, małe kroki stawia niczym Andre Agassi. Przypomina mi troszeczkę amerykańskiego tenisistę. Może troszkę wzruje się na nim, bo podobne backhandy. Także widzę jakieś podobieństwo. A ja tu jeszcze właśnie sobie przypomniałem. Nie chciałbym tu martwić rodziny, bo na pewno ogląda i bliscy Maćka. Ale wiem, że pojawił się u Maćka ból. Ból w ręce. Oczywiście w lewej ręce. Znam Maćka bardzo długo. I wiem, że to nie jest jakiś tam, nie wiem, delikatny ból, swędzenie, czy jakieś dokuczanie, tylko to jest naprawdę coś, co naprawdę przeszkadza mu w grze. Widzę, że grymas na jego twarzy rano, szczerze powiem. Pierwszy raz tak naprawdę słyszałem od Maćka takie słowa, że przeszło mu przez myśl, żeby nie oddać tego meczu walkowerem z powodu właśnie na ten ból ręki, mówię tu zupełnie szczerze. Wiadomo, jest adrenalina, jest mecz, tego się nie czuje, ale później się schodzi z kortu, emocje padają, mięśnie stygną, że tak powiem. I to wszystko wychodzi. No miejmy nadzieję, bądźmy dobrej myśli, że to nic poważnego, że to jest po prostu przemęczenie tej ręki, przesilenie. I że Maciek dalej będzie w świetnej formie i nie przeszkodzi mu to w kontynuowaniu gry turniejowej. Tymczasem kolejne tutaj widzieliśmy nieczyste uderzenie w wykonaniu Konrada. Kolejna akcja surf and volley. I proszę Państwa, co oni tu robią? No, to jest niewiarygodne. Brawo Maciek. Out, jednak out. Minimalny. Zobaczmy tą powtórkę, bo naprawdę to jest... Warto to zobaczyć. O, niestety tutaj realizator nie może sobie poradzić. No nic, myślę, że to na pewno zostanie uwiecznione gdzieś. I mamy przełamanie w gemie drugim. Konrad prowadzi 2-0. Tymczasem szukamy tutaj tej powtórki, ale jest jakiś problem, no niestety. Przepraszam, ale powtórki już tego punktu nie dostaniemy. Niestety troszeczkę teraz zawiodłem, ponieważ nie wcisnąłem odpowiednich narzędzi, ale z pewnością ta akcja zadbam o to, żeby była w top 10 akcji turnieju, ponieważ świetny był chodok od Maćka i jeszcze widzę, że zobaczymy dużo tenisa tych panów, bo pachnie super tiebreakiem. A tymczasem troszeczkę się pochmurzyło się, rozochłodziło i widzę, że drzewka też nie są takie uśmiechnięte jak były podczas tego słońca, więc jest możliwe jakieś opady deszczu. Ale jesteśmy przygotowani na nie pod względem technicznym dla zawodników, ale my nie wiem, czy do końca jesteśmy gotowi podpiąć kamery na hali, ponieważ nie są zbyt dużo miejsca jeszcze. Zobaczymy. Czas wszystko pokaże. Bądźmy dobrej myśli. Oby ten... Tak, no zobaczymy. Na razie wszystko to dobre. Oczywiście, no jeżeli cały czas gramy na Monster, chcielibyśmy dokończyć. No i wyrzucił teraz Konrad. O drugim secie trochę Maciek spuścił z tonu przy siatce, no nie mógł cały czas tak dobrze grać volejami, bo aż byłem zdziwiony, naprawdę wysoki poziom prezentował przy siatce. Wiecie, trenował tam teraz na tym obozie. A Państwu wszystkim dziękuję za oglądanie, pewnie dużo osób z Rzeszowa ogląda to spotkanie. Maciejski Kwiatek, dwóch przyjaciół, trenerów. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału oraz lajkowania, ponieważ każda pomoc jest
Bez Senna i bez Was nie byłoby sensu dla przeprowadzenia tej transmisji. Prowadzimy je nie dla siebie, tylko właśnie dla widzów, żebyście mieli oglądać turnieje Polskiej Ligi Tenisa na najwyższym światowym polskim szczeblu. Dzięki z całego serca, że jesteście z nami. No i już mamy 3-0 w tym drugim secie, więc Konrad pewnie wszedł. Drugi set po pierwszym przegranym. Przemyślał, odbudował baterię i już widać, że zmotywowany jest, wychodzi na kort. Pewnie zobaczymy kolejny tiebreak. Na razie były dwa mecze, jednej ósmej, mieliśmy dwa super tiebreaki. I przez to też mamy troszeczkę opóźnienia, więc przepraszamy za to Państwa, ale taki jest tenis. Czasami są mecze dłuższe, czasami krótsze. Nie ma na to wpływu. Tymczasem wracamy na kort. Czwarty game drugiego seta. No tutaj Konrad odskoczył dosyć poważnie Maćkowi. Nie wiem, jaka jest strategia Maćka, czy tu widzimy. Przestają wychodzić te zagrania, które wychodziły w pierwszym secie. Oj, nie chcę tutaj. Straszyć, ale widzę po Maćku, że zwolnił serwis. Coś czuję, że do zwolnienia tego serwisu jest spowodowane bólem ręki. Muszę być dobrej myśli. Zobaczmy, jak ten serwis będzie wyglądał dalej. No widzimy Państwo, że... Skup się do końca. No ale jak widać, tutaj Konrad też popełnia błędy, ale serwis jest ewidentnie lżejszy Maćka. I znowu Maciek przy siatce. Pięknie kończy, pięknym stylem, pięknym volejem. Brawo Maciek. Teraz widzę, że nasz cichy dyrektor, czyli Przemek Markocki, prowadzi jakieś rozmowy z właścicielami, z kortowymi na temat ewentualnego deszczu, bo te chmurki nabierają takich ciemnych barw i w przypadku deszczu musimy szybko zawijać swój sprzęt, ponieważ kamera, laptop nie są odporne na ulewy. Piękny teraz passing shot od Konrada, bardzo ładnie wszedł pod tą piłkę i mamy set do zera. Faktycznie Maciek troszeczkę spuścił z tonu. Może być to spowodowane tą lekką kontuzją, o której Patryk Państwu wspomniał. Ale przed nami super tiebreak i wszystko zweryfikują teraz dalsze punkty. Na pewno Maćkowi będzie ciężko, jeżeli grają z kontuzją. Ale dopóki piłka w grze, dopóki serwis leci.
I już do Państwa wracamy bardzo szybko. Krótka przerwa u Panów. Zaczynamy super tiebreak. Niezwykłe emocje. Przed nami zawsze lubimy oglądać super tiebreaki, bo tam każdy punkt jest na wagę złota. Panowie walczą o każdą piłkę. Konrad jest właśnie takim kortowym walczakiem. O każdą piłkę biega, a Maciek tak samo, ale bardziej tak nie pokazuje tego, rozgrywa ze sobą w swojej głowie, a Konrad lubi ze sobą czasami pogadać, coś pogawędzić ze sobą, krótką rozmowę sobie uciąć i ryknąć. Oj, krótki slajs był Maćka i troszeczkę niezrozumiały błąd Konrada, który ładnie wszedł w piłkę, ale za dużo siły chyba użył, bo napompowane ma te bicepsy dziś. Napompowane, no zobaczmy, no to tiebreak to nie jest łatwa sprawa, każdy kto gra w tenisa o tym dobrze wie. Trzeba się wykazać dużą odpornością psychiczną, dokładnością, a zarazem nie można być jakimś za delikatnym w tym tiebreaku. No. Czasami się mówi, że tiebreak to jest taka ruletka. Zależy na jakim poziomie kto gra. Tutaj ten tiebreak na pewno będzie zacięty. No. Zobaczymy kto wytrzyma. Ależ tutaj prawie jak na wimbledońskiej trawie Maciek rzucił się. Nie wiem, czy to był rzut, czy to było poślizgnięcie. Ale akcja serve and volley. Nieudana w wykonaniu Maćka. Bardzo ładny passing shot. Konrada. 2-1. Konrad. Jeden niewymuszony błąd Maćka, no. Gramy do końca. Nic jeszcze straconego. Zobaczmy, jak się to potoczy. Kolejny prosty błąd. Niewymuszony, może nie prosty, niewymuszony. Błąd Maćka. 4-1, 1-4 po zmianie serwisu. Troszkę spuścił stanu Maciek i nie widzę u niej takiej intensywności, chyba faktycznie troszeczkę doskwiera mu tak kontuzję lewej ręki. Bardzo przykro z tego powodu, ale taki jest tenis. To jest brutalny sport i jak to Łukasz Kubot mówi, jest to sport przegranych. Teraz dłuższa wymiana, wejście w kort Konrada i wyrzucił on tą piłkę, zobaczmy na powtórce. I coś tam po tej wyrzuconej piłce, ściekły na siebie jest, pogadał sam ze sobą i teraz idzie poręcznik wytrzeć smutki po tej przegranej piłce. Mamy 4-2, panowie zmieniają strony. Oczywiście w tej formule Super Tiebreaka do 10 możemy zmieniać strony po 6, ale możemy też po 10, jak zawodnicy sobie wolą. Nie namawiamy, nie rozkazujemy nic. A panowie zmieniają po 6, jak w klasycznym tiebreaku z strony. I Maciek jeszcze jeden serwis. Zmiana stron. I zobaczymy, co teraz tutaj Maciek pokaże w tej wymianie kolejnej. Troszkę odpalił ten serwis, niestety w siatkę, ale bardzo, bardzo ładne minięcie tutaj forehandem po prostej Konrada. Co proszę mi uwierzyć, nie jest łatwo tego Maćka
minąć przy tej siatce. On jest przy siatce po prostu jak jakaś żmija taka, nie do minięcia. Tak, żeby wykazał się tutaj Konrad bardzo dobrym zagraniem. I drop shot. Oczywiście. Piękna, kolejna piękna akcja w wykonaniu chłopaków. Drop shot za drop shot. No niestety tutaj Maciek nie zdążył już. I mamy 5-2 dla Konrada. Oj, chyba jakiś błąd. 6-2, przepraszam. No, niewiarygodne. I kolejny błąd Maćka przy siatce. Mamy wynik 7-2. Prowadzi Konrad. Tak, no bardzo ciężka sytuacja teraz starszego z Rzeszowian. Ależ piękne zagranie. Bardzo ładnie Maciek, no teraz ten stop volley był wymierzony perfekcyjnie, jakby tam igiełkę miał na tej zamiast rakiety. Zastępuje te nieudane zagrania, Maciek zastępuje pięknymi zagraniami, jak widzimy tutaj na powtórce. No coś niewiarygodnego, no. Bardzo ładnie, brawo. No tak, świetnie, 7-3 mamy wynik, oczywiście. I oczywiście, do skombekowania, pamiętam w Rzeszowie, Konrad Maciejewski w meczu z Wiktorem Nogawką właśnie przegrywał 7-3 i zdołał odwrócić losy spotkania, ale wiemy, że Wiktor... Oj, ten w ogóle nie udany, ta piłka chyba w ogóle leciała na aut, mi się wydaje. Nie trafił dobrze główką rakiety i piłka leciała na aut. A kontynuując mój wcześniejszy monolog, pozdrawiam tutaj rodzinę Nogawek, Arkadiusza i Wiktora. Wiktor brał udział i jeszcze będą grali u nas, oczywiście w Krakowie. Zameldowali się Wiktor, będą musieli poprawić psychiczny aspekt gry, ponieważ często wyprowadzają przewagę piłki setowe, prowadzenie i nie może tego utrzymać. Pozdrawiamy rodzinę Nogawek, Arkadiusza i Wiktora. A tymczasem znowu do siatki ciągnie Maćka i teraz chyba taka troszeczkę już desperacja do tej siatki, bo nie było to zbytnio przygotowane i przemyślane taktycznie. Mamy już Państwa piłki meczowe dla młodszego z graczy, Konrad Maciejewski, przed szansami na zakończenie tego meczu i awans do ćwierćfinału Polskiej Ligi Tenisa w Katowicach. No, odskoczył tutaj Konrad w tym super tiebreaku ewidentnie. Ale nie można się poddawać, trzeba walczyć do końca. I na pewno Maciek będzie się starał jeszcze z tego wyjść. Jakkolwiek to nie brzmi, ale tak jak tu Maksymilian mówił, zdarzały się mecze, w których te meczowe w super tiebreakach były bronione właśnie z takich wyników. No niewiarygodne, co oni wyprawiają przy takim stanie, ale mam wrażenie, jakby tu Maciek troszkę odpuścił tą grę, no ja nie wiem, on jest po prostu też niewiarygodnym graczem i no, gramy dalej, 9-4. Kolejna akcja Maćka, serw. Serwis volley. Co zaowocowało punktem. I mamy wynik 5-9. Piłka w grze. Oh,
i niestety wyrzucona piłka w aut. Świetne spotkanie, zwycięstwo Konrada Maciejewskiego. Myślę, że mecz godny oglądania. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali. Z tego co wiem, to tutaj chyba ten mecz był jednym z bardziej oglądanym dzisiaj meczem, tak? Dobrze mówię, panie Maksymilianie. Pozdrawiamy wszystkich, ja pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali, którzy grają w tenisa, fanów tenisa, miłośników tego sportu i zapraszamy na mecze kolejne. Bardzo dziękuję za możliwość komentowania tego meczu, panie Maksymilianie. Bardzo mi miło było z panem usiąść na tym tutaj stanowisku, krześle. Przybijam piątkę. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki serdecznie, Patryk Majewski ze mną komentował to spotkanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się dzisiaj na jakichś ciekawych meczach. Bardzo fajnie. W duecie się komentuje, na pewno też państwu się lepiej słucha. A tymczasem Konrad awansuje do ćwierćfinału. Bardzo ładna pozycja młodszego z Rzeszowiaków.